Witajcie na kanale DYNAMOTION Motion w kolejnym odcinku serii Pack Drive Tips. Dzisiaj dowiecie się, jak pobrać dane diagnostyczne z kontrolerów z serii Pack 3LMC. Do pobierania danych diagnostycznych służy program Diagnostics. Początkowo w menu głównym dostępne są tylko ikony Collect Data i Open. Wybieramy opcję Collect Data. Ukaże się lista dostępnych kontrolerów w sieci. Wprowadzamy ręcznie adres IP kontrolera w polu IP Address lub klikamy dwukrotnie na kontroler z listy, a adres IP uzupełni się automatycznie. Następnie klikamy przycisk Connect. Dzięki Diagnostics możemy pobierać dane diagnostyczne niezależnie od wersji firmware kontrolera. Obsługiwane są też kontrolery ze starszej serii PackDrive M. W związku z tym, po pobraniu danych może pokazać się komunikat informujący o tym, że prawdopodobnie nie wszystkie istniejące parametry udało się odczytać. Dodatkowo, program pyta nas, czy chcemy od razu wyświetlić pobrane dane. Jeśli tak, klikamy przycisk Yes. Jeśli nie, klikamy No, a otworzy się widok menu głównego z aktywnymi wszystkimi opcjami. Z jego poziomu możemy wyświetlić pobrane dane diagnostyczne, wybierając opcję Show Data. Okno podglądu danych jest podzielone na kategorie. Pamiętajcie, że wyświetlane dane diagnostyczne odnoszą się do stanu kontrolera, jaki obowiązywał w momencie przyciśnięcia opcji Collect Data. Oznacza to, że podgląd danych nie jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. Z poziomu podglądu danych istnieje możliwość wyeksportowania ich do pliku HTML. W tym celu klikamy przycisk Print i zaznaczamy elementy, które chcemy eksportować. Plik otworzy się w domyślnej przeglądarce internetowej. Jest to przydatna opcja, jeśli mamy potrzebę np. wydrukować pewne dane na papierze. Możemy też zapisać dane diagnostyczne w postaci pliku o rozszerzeniu PDI na dysku komputera. Aby to zrobić, klikamy ikonę Save. W nowo otwartym oknie możemy uzupełnić informacje na temat urządzenia. Program Diagnostics pozwala też na bezpośrednie wysłanie danych na skrzynkę mailową. W tym celu wybieramy opcję Send To. Wtedy otworzy się kreator wiadomości domyślnego programu obsługującego wysyłanie wiadomości e-mail z załączonym plikiem PDI z danymi diagnostycznymi. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, jak wykonać kopię zapasową kontrolera z serii PackDrive 3 LMC oraz jak wgrać ją z powrotem na kontroler.